Coroczne obchody Święta Plonów, czyli dożynki gminy Tarnowo Podgórne, służą podziękowaniu rolnikom za ich pracę oraz spędzeniu czasu z rodziną przy akompaniamencie muzyki folkowej. Ma miejsce festiwal zespołu folklorystycznego, tak zwany przegląd zespołu folklorystycznego, w którym biorą udział nie tylko tu nasze lokalne zespoły z gminy Tarnowo Podgórne, ale i z powiatu poznańskiego. Nie brakowało również zespołów z różnych części świata, na przykład z Tajwanu, Meksyku czy Senegalu. Przy ulicy Poznańskiej 2 w Lusowie wszystkie 16 wsi wchodzących w skład gminy wystawiło swoje stoiska. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. No dożynki, co to jest? Święto plonów, święto chleba. My dzisiaj zapraszamy na chleb właśnie ze smalcem, z ogórkiem. Mamy pomidory od miejscowych rolników. Pieczemy kiełbaskę i dobrze się bawimy. Nie jesteśmy typową wsią, bo u nas rolników nie ma, dlatego co roku wystawiamy produkty ogrodników, sadowników. W zeszłym roku mieliśmy śliwkę, w tym roku mamy jabłko. Robimy to tematycznie. Cieszy się to dużym powodzeniem, tym bardziej, że nie wyznaczamy cen. Mówimy, żeby się ludzie częstowali. Co łaska, przychodzą do nas tłumnie. My się cieszymy, że towar schodzi. Mamy rogaliki, babeczki, ciasta, chłodnik, szaszłyki. Chleb ze smalcem, wszystko. Dla dzieci przygotowano natomiast folkową strefę. Dożynki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo zależy nam na budowaniu wspólnoty, tej lokalnej wspólnoty, jaką jest gmina Tarnowo Podgórne, i wszystkie te wydarzenia mają istotną rolę w tym budowaniu, bo powinniśmy być jak najbardziej razem. Wszyscy budujemy tą gminę, wszyscy mamy swój udział w jej rozwoju. W trakcie wydarzenia odbyły się również konkursy oraz quizy. Kamil Kwiatkowski, Puls Dnia.